Dzień dobry, nazywam się Izabela Rudzińska, jestem psychologiem w szkole Thinking Zone i prowadzę również zajęcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, tu gdzie właśnie jesteśmy, w ramach projektu Piątek Sztuka. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy się zajęli takim tematem związanym z pokonywaniem własnych trudności, pokonywaniem lęków, znajdowaniem działań, które pomogą nam pokonać te trudności i też znajdowaniu w sobie takich pozytywnych, dobrych cech, które nas wzmacniają i ułatwiają nam życie takie codzienne. Tutaj inspiracją do tego filmiku mogą być dwie animacje krótkometrażowe, które macie tutaj w opisie i wydaje mi się, że dość ciekawy sposób obrazują i przybliżają nam tutaj ten temat. Gorąco zachęcam, żeby je zobaczyć. Więc tak, od czego zaczynamy? Oba filmiki zaczynają się od tego, że bohaterowie spotykają się z czymś trudnym. Coś, co wywołuje ich strach bądź lęk. Może być to właśnie nowa osoba w otoczeniu, może to być nowe doświadczenie, jakim jest wielka woda. To jest zależne od tego, jakie wy też macie doświadczenia, bo podejrzewam, że w waszej codzienności też są takie rzeczy, które budzą was strach. To może być wystąpienie na forum klasy, albo że rodzic się zdenerwuje, bo przynieśliśmy złą ocenę. Może to być też związane z rówieśnikami, na przykład to, że nie zostajemy zaakceptowani w grupie, albo boimy się nowego dnia w nowym miejscu i czy rzeczywiście kogoś poznamy, albo może cała sytuacja pandemiczna budzi nas lekki lęk. To jest bardzo naturalne. Bardzo często się boimy, nawet dorośli się często czegoś boją, może chociaż czasami tego nie przyznają. Warto pamiętać, że strach jest potrzebny. Jednocześnie, gdy jest go trochę za dużo i często, za często się go trochę słuchamy, nasz świat się powoli kurczy. Bo boimy się podejść do nowych osób, bo boimy się jakby nowych doświadczeń, nowych miejsc i wolimy zostawać w takiej swojej strefie bezpiecznej, której nie poznajemy nowych rzeczy. Ale wtedy ten nasz świat jest rzeczywiście bardzo taki malutki, a w momencie, kiedy rzeczywiście pojawiają się trudności, warto z tym strachem sobie radzić na różne sposoby, żeby ten świat trochę rozszerzać, żeby poznawać nowe osoby, próbować nowych rzeczy, uczyć się nowych rzeczy, nowych umiejętności, bo właśnie przez to się rozwijamy, stajemy się lepsi i też po prostu dojrzewamy. Więc tutaj warto pamiętać o tym, żeby rzeczywiście starać się na różne sposoby, różne działania podejmować, żeby ten strach i żeby tą codzienność oswajać na nowo każdego dnia. I teraz tak, jak już mamy tą jedną rzecz, której się trochę obawiamy, trochę wzbudza nas lęk, to możemy się zastanowić, co zrobić, żeby lepiej sobie z nią poradzić. Może żeby zmienić sytuację, albo po prostu sprawić, że nie będzie nam ona tak przeszkadzać jak dotychczas. I te działania, które możemy podjąć, mogą być różne. Może być to po prostu rozmowa z bliską osobą. Może to być zapytanie o radę kogoś bardziej doświadczonego, który ma już doświadczenie w tym temacie. Może to być też po prostu, nie wiem, poćwiczenie w samotności, jeśli to jest na przykład występ, jeśli boimy się występów na żywo, albo może to być, nie wiem, poćwiczenie czegoś w domu, jak na przykład boimy się kartkówki z matematyki. Sposobów jest bardzo dużo. Co tak generalnie pomaga nam tak czuć się ze sobą dobrze i czuć się ze swoimi działaniami dobrze, to takie nasze poczucie wartości. To jest to, co jakby uważamy o sobie, co myślimy o sobie, to takie przekonanie o tym, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy godni szacunku, godni tego, żeby się ktoś do nas uśmiechnął i był dla nas miły. I tutaj zapraszam Was do takiego ćwiczenia, żeby sobie to poczucie wartości trochę wzmocnić, żeby dołożyć sobie tą cegiełkę do takiego dobrego myślenia o sobie, żebyście zatrzymali się na chwilę i zastanowili się, co w sobie lubicie, co w sobie doceniacie, co potraficie, co sprawia, że myślicie o sobie dobrze, czy że się uśmiechacie na swoją myśl. Na początku, jak jest Wam trudno, możecie poprosić o pomoc. Możecie poprosić o pomoc osobę bliską, taką jak mama czy tata. Możecie poprosić jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, kogokolwiek, kogo macie zawsze blisko koło siebie, który dobrze Was zna. I zapytajcie się, co on Was lubi, co on Was docenia, co sprawia, że lubi spędzać z Wami czas. Jak zastanowicie się tak i będziecie mieć przynajmniej 5 cech, no to już jest taka trochę baza, z której można budować. To, co jeszcze pozwala nam trochę lepiej myśleć o sobie i żeby lepiej to pamiętać, to jest takie ćwiczenie, które ja nazywam taką książeczką naszych dobrych cech. Tą książeczkę możecie zresztą nazwać tak, jak chcecie. Możecie ją sobie kupić, taką nawet malutki zeszycik, ale też możecie go zrobić. Wystarczy, że weźmiecie taką zwykłą kartkę A4 i złożycie go kilka razy, nie za dużo, ale też na tyle dużo, żeby ta książeczka się zmieściła w każdym miejscu, którym chcecie. Ja złożę go o, tak. Już może więcej nie będę składać. O,
I już mamy taką książeczkę. Ona się jeszcze nam nie rozpina, że tak powiem, nie możemy na niej zapisać konkretnych rzeczy, ale wystarczy, że ją przetniemy w tym miejscu. W tym miejscu. I tutaj ostatnie tutaj. O, tutaj idzie najłatwiej. I tutaj wystarczy, że możemy zszywaczem albo nitką, w zależności od naszej inwencji, sobie zszyć. I w momencie teraz, kiedy mamy już taką książeczkę, możemy ją zatytułować jak chcemy. Może być to nasze imię, może to być nasza ulubiona postać, nie wiem, z bajki, z filmu, z książki, może to być nasz jakiś autorytet, który mamy. I tutaj w tej książeczce zapisywać sobie właśnie wszystkie rzeczy, które w sobie doceniamy, może pochwały, które usłyszeliśmy na swój temat, może umiejętności, które się nauczyliśmy i tak powoli sobie właśnie każdą kolejną stronę zapisywać. Im grubsza będzie ta książeczka, tym lepiej będziecie się czuć ze sobą. I w momencie, kiedy będziemy mieć tą książeczkę, to wydaje mi się, że to jest taka dobra baza do tego, żeby rzeczywiście trochę się lepiej poczuć w trudny dzień, lepiej się poczuć w momencie, kiedy coś trudnego musimy zrobić albo kiedy coś wzbudza nas lęk i chcemy się poczuć trochę pewniej ze sobą. I wtedy ta codzienność rzeczywiście będzie jeszcze przyjemniejsza i mam nadzieję łatwiejsza. Mam nadzieję, że to było dla Was pożyteczne i chociaż część rzeczy, z których powiedziałam, sobie może przemyślicie czy zastanowicie się. Zachęcam jeszcze raz gorąco do obejrzenia animacji, które wydaje mi się fajny sposób też inspirują do takiego podjęcia nowych działań i wzbudzają nadzieję, że się da. Da się zmienić i da się zmienić rzeczywistość wokół siebie. I co? Zapraszam na kolejne zajęcia w ramach Piątek Sztuka. Dziękuję. Do widzenia.